Jestem w tej chwili na ulicy Tartacznej, tutaj pierwszeństwo w prawo, więc ja jadąc w lewo będę zjeżdżał z drogi z pierwszeństwem. Tutaj po prawej stronie jest droga jednokierunkowa, ale i tak się upewniam o tym fakcie, że nic tamtąd nie nadjeżdża. Następnie jadę drogą z pierwszeństwem, czyli skręcam w prawo, tutaj jak najbardziej włączam kierunkowskaz. I na kolejnym skrzyżowaniu znowu będę jechał drogą z pierwszeństwem. Tutaj kawałek prostej drogi. Tutaj miejscami blisko prawej strony mamy takie miejsca poniszczone, więc jadę bardziej środkiem. I kolejne skrzyżowanie, znowu pierwszeństwo łamane. Oczywiście jadę w lewo, jadę drogą z pierwszeństwem. Tutaj oczywiście upewniam się, że mimo wszystko nikt nie wymusza na mnie pierwszeństwa, bo pamiętajmy, że zdarzają się takie sytuacje, więc i tak muszę się upewnić, że tutaj nic mi znikąd nie nadjeżdża i jadę z pierwszeństwem oczywiście w lewo. A teraz jadę sobie od strony bloków na osiedlu Trójkąt, a więc jestem na ciągu podporządkowanym. Tutaj upewniamy się oczywiście, że nic nam nie jedzie od strony lewej. Jeżeli jest jakiś pojazd, to trzeba go przepuścić. Jeśli nie ma, no to oczywiście chwilkę, bo tutaj jak widzicie przystanąłem, musiałem się dokładnie upewnić, co się dzieje. Kolejne skrzyżowanie, pierwszeństwo od prawej na wprost, czyli muszę się tutaj upewnić, że nic nie jedzie z prawej, aby móc na wprost kontynuować swoją jazdę w drogę jednokierunkową.